Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Witam serdecznie wszystkich przybyłych pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego na skwerze rotmistrza Pileckiego w Elblągu. Witam serdecznie panią poseł Teresę Wilk, pana posła Andrzeja Śliwkę. Witam serdecznie przedstawicieli klubów Gazety Polskiej, w tym szczególnie klubu imienia Inki. Witam serdecznie Elbląską Solidarność, właściwie Polską Solidarność w osobie pana Grzegorza Adamowicza. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, wolnych, prawych Polaków. Witam serdecznie wszystkich państwa. Szanowni państwo, rozpocznijmy naszą uroczystość od odśpiewania hymnu narodowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szarną odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania, po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi łoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi łoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany. Słuchaj jeno o nasi i o tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. O hymnie. Szanowni państwo, w ten szczególny dzień chcemy uczcić żołnierzy wyklętych, a tak naprawdę niezłomnych. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Andrzeja Śliwkę. Szanowna pani poseł, szanowny panie przewodniczący, państwo, panie i panowie radni, ale przede wszystkim drodzy elblążanie, czcigodne kluby Gazety Polskiej, które zawsze fantastycznie upamiętniają wydarzenia patriotyczne, ale także widzę dużo młodych ludzi, więc tak, żeby chciał się do nich zwrócić. Na tym obelisku jest napisane: zawsze wierni Bogu i Ojczyźnie. I to właśnie byli żołnierze wyklęci. To byli ci żołnierze, którzy walczyli o to, ażeby nasza Polska była niepodległa, była suwerenna i była wolna. Jeżeli my o nich zapomnimy, jeżeli my zapomnimy o Ince, jeżeli my zapomnimy o innych bohaterach, którzy poświęcili swoje życie, żebyśmy byli wolni, niepodlegli, to nie będzie Polski. Dlatego jestem dumny, że mogę tu z państwem być. Jestem dumny, że to już jest kolejna rocznica, którą możemy wspólnie obchodzić, a została
zapoczątkowana, wymyślona przez świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i że każdego 1 marca możemy w sposób szczególny upamiętniać tych bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę, walczyli wpierw z niemieckim najeźdźcą, a później z sowieckim okupantem. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Szanowni Państwo, mały popanie, przywitałem bardzo ważnych gości i Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Witam serdecznie ze sztandarem pięknym. Witamy serdecznie. Bardzo proszę o zabranie głosu szefa Związku pana Ireneusza Ziemińskiego. Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam pod pomnikiem Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Dzisiaj spotykamy się tutaj dlatego, żeby oddać honor i pamięć żołnierzom wyklętym niezłomnym. Żołnierze ci mieli wolę walki o Polskę wolną i suwerenną. Nie złożyli broni pomimo tylu przeciwności. Chcieli dalej być obywatelami. Nie chcieli żyć w państwie zniewolonym przez system komunistyczny. Ponosili ogromne ofiary. Ich życie przypominało czasami życie wilka w lesie, ale walczyli i ginęli, tracili zdrowie, tracili swój czas, swoją młodość po to, żeby Polska była suwerenna. My mamy dzisiaj obowiązek tutaj być, my mamy obowiązek im za to podziękować. Nie, prawdopodobnie Polska nie byłaby taka, jaką mamy, ponieważ oni nie złożyli broni, walczyli z nią jeszcze w lipcu 1945 roku. W sposób zorganizowany. Przypominam tutaj północ, czyli obławę augustowską. Zginęło ilu? 800, 1500, 2000 żołnierzy. Nie wiadomo, co się stało. Nie ma grobu. Na południu ogień walczył Podhale. Nie wiadomo, jakby było z Podhalem naszym. Słowacy walczyli później jeszcze w różnych miejscach. Rozbijali sowieckie, komunistyczne, kolaboranckie struktury. Rozbili więzienie w Kielcach, w potężnym mieście. Rozbili więzienie w Pułtusku. Rozbili więzienie we Włodawie. Rozbijali masę więzień, żeby swoich przyjaciół, swoich kolegów, towarzyszy walki uwolnić. Ale z czyich rąk? To były ręce kolaborantów. Polaków kolaborantów. Musimy o tym pamiętać, że no są takie siły, były takie siły, są, które dzielą Polaków, dzielą zawsze w myśl zasady, dzieli rząd. My dzisiaj też musimy o tym pamiętać i my jako wolni Polacy musimy mieć wolę podjęcia tej walki o wolną naszą Polskę, bo nie ma pytania, jaka będzie Polska. Dzisiaj stawiamy pytanie, czy będzie w ogóle Polska. Dlatego włączeni tą ideą oddania pamięci, honoru żołnierzom wyklętym, miejmy z tyłu głowy, że przychodzi nam znowu walczyć, może innymi metodami, ale walczyć o to, żeby nasz kraj był wolny i suwerenny. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Szanowni Państwo, dodam kilka słów. Jeśli my będziemy milczeć, to kamienie będą wołać. Jest taki kamień na rondzie żołnierzy wyklętych. Tak się składa, że to z naszej inicjatywy świętej pamięci prezydenta Jerzego Wilka postawiliśmy ten kamień i nazwaliśmy to rondo. Żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Kamienie będą wołać, ale my nie możemy milczeć na pewno w tej sprawie. Chcą wykląć ich po raz drugi. Słyszymy o planach Ministerstwa Edukacji. To hańba i skandal, że planują znowu wyrzucić ich z historii, z podręczników historii dla młodych ludzi.
rotmistrza Pileckiego, największego bohatera, najbardziej odważnego człowieka, żołnierza. Jak można takie rzeczy w ogóle planować, żeby tylko przypodobać się komu? To jest skandal i hańba, nie możemy milczeć na pewno. Nie będziemy milczeć, nigdy. Wielu z nas było w 2016 roku w Gdańsku na pogrzebie Inki i Zagończyka. Pamiętamy, setki tysięcy ludzi, z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, z udziałem władz wszystkich. Szanowni Państwo, znaleziono te szczątki dopiero po 70 latach i można było godnie pochować tę dziewczynę bohaterską, sanitariuszkę, która walczyła tutaj, znaczy walczyła, pomagała żołnierzom, partyzantom, niedaleko tutaj w Lasach Olsztyńskich, niedaleko. Zabili ją, zamordowali, a zachowała się jak trzeba. Tak przekazała swojej babci. Zachowała się jak trzeba, nikogo nie wydała. Była dzielną, młodą dziewczyną, niespełna 18-letnią. I mamy zapomnieć o takich bohaterach, którzy są wzorami dla młodych ludzi, mają być wzorami. Nigdy to się nie stanie. W naszych sercach będą zawsze oni. Szanowni Państwo, jako hołd, jako wyraz hołdu tym żołnierzom, tym dzielnym ludziom, złóżmy teraz kwiaty. Złóżmy kwiaty, zapalmy znicze i pamiętajmy, że nie pozwolimy na to, żeby wykleli ich po raz drugi. Tych nie złomi. Bardzo proszę o złożenie kwiatów. Szanowni Państwo, jeszcze przypomnę jedno zawołanie Inki, tej młodej dziewczyny. Na pewno Państwo znają to zawołanie przed śmiercią, przed wykonaniem wyroku. Niech żyje Polska! 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 Dziękuję bardzo wszystkim Państwu. Zaśpiewajmy na koniec Boże coś Polskę. Mocno, zaśpiewajmy mocno. Tak, żeby i pamiętajmy, proszę Państwa, tam musimy już śpiewać niestety Ojczyznę wolną. Racz nam wrócić Panu. Teraz musimy walczyć o wolność, tak jak oni walczyli o niepodległą, prawdziwą wolność. Boże coś Polskę.
Polskę przez tak liczne wieki. Otaczał klasję potęgi i chwały. Ale szanowni państwo, chciałbym bardzo podziękować wszystkim za przybycie. Dziękuję panu, pani poseł Teresie Wiór, panu posłowi Andrzejowi Śliwce, kandydatowi na prezydenta naszego miasta. Dziękuję wszystkim, Solidarności, dziękuję klubom Gazety Polskiej, dziękuję żołnierzom, znaczy Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej, dziękuję Solidarności, dziękuję wszystkim państwu, wolnym i prawym Polakom. Dziękuję serdecznie za przybycie. Będziemy dalej obchodzić. Teraz chyba najbliższa rocznica będzie 10 kwietnia, bardzo ważna dla nas wszystkich. Dziękuję serdecznie. Posłuchajmy jeszcze pieśni takiego rapera, Tatka. Świetnie śpiewał Żołnierzach Wyklętych. Żołnierze wykręci, komuniści mordowali, teraz chodzą uśmiechnięci. A ich wrogiem uśmiechem, to o wolną Polskę walczy. Za zdradę się nachapali, że na zawsze im wystarczy. Walczyli się do końca, wrócili się na tarczy. Ja nie wstydzę się polskości, nigdy ich za żadne skarby. Kładli znowu swoje życie na ten szaniec jak kamienie. Polegli w nierównej walce, lecz mieli czyste sumienie. To jest przeciw tym, co pójdą na ofiarę waszej śmierci. Na walkę o wolną Polskę chcą wymazać was z pamięci. W miejscach radzieckich grobów porosły już trawą. Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech kajdany wam słabek, to Polacy na nogi staną. Kiedy słuchu ze Stalina urządzały wam też krwawo. Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech młodzi o tym usłyszą i nie godzą się z przegraną. Nie wartości to ojczyzna i bezcenny honor. Wrócę z bliższa Polski, lecz te serca dalej płoną. Zaczęli ostatnie piętno, na gołębę to nie schronią. Niezłomność i wiara były ich ostatnią bronią. Chcieli walczyć do końca, nawet jeśli się nie uda. Polski już nie było, tylko jej podróba. Nie chcieli stać bezczynnie, brać udział w tym walcie. Byli jak nas sprzedano, na wyprzedaży w jałcie. Żyje jeszcze garstka tych, co utrwali dom od wieży. Mimo tortu i więzienia, to po latach z niego wyszli. Ja chcę ich upamiętnić, nie chcę z tego mieć korzyści. Lecz nie każdy o mnie słyszy, o niezłomnych dziś pomyśli. Polscy oficerowie patrzyli na was z niego. Nie chcieliście honor Polski objąć ostatnią opieką. Byliście niepodlegli nawet pod ostatnią strzechą. Mimo stalinowskich kłamstw nie zapomnę was na pewno. W miejscach radzieckich grobów porosły już trawą. Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech kajdany wam stawek, to Polacy na nogi staną. Kiedy słuchu ze Stalina urządzały wam też krwawo. Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech młodzi o tym usłyszą i nie godzą się z przegraną.
Witamy serdecznie.